O ja pierdziele. O kuźwa, widzieliście jak ja bym to zrobił? Tutaj wszędzie były auta i pominęli taki sygnał. Siemanko, witam was bardzo serdecznie moi drodzy na kanale Detect Travel. Dzisiaj kopanie komercyjne, trochę ludzi już się zjeżdża, tereny bardzo ciekawe, pamiętające czasy 1100. Zobaczymy, czy dzisiaj znajdziemy potwierdzenie w monetkach. Trzymajcie kciuki, trochę dzisiaj przejechałem. Mam nadzieję, że coś wpadnie ciekawego. Także do pierwszego. Pierwsza monetka i wchodzi chyba half penny. Tak, jest George 6. Ale nie wygląda najlepiej, powiem szczerze. No ale jest, pierwsza monetka. Pierwsze koty za poty, ciśnie dalej. Teraz wysoko brzmiący sygnał. Moneta numer bodajże już 4. Ale to angielskie takie nie jest. Chociaż pewnie jo. Zobaczcie jaki grubas. Ogromny grubas. Pewnie jakaś hibernia albo coś w tym rodzaju, bo one tak chyba też wysoko biją, czyli chyba George 3. Fajnie. Albo to jakiś medal. Kurde. No teraz to mam zagwozdkę. Nie wiem. Albo to hibernia, albo jakiś medal. No jest coś na otoku i na pewno zrobię jakieś lepsze zdjęcia i będziecie widzieli co to jest. Gitara. Może to tylko kawałek łyżki na pozór, ale jest to łyżka ołowiana. A jeśli jest to sztuciec ołowiany, to jest to średniowiecze, czyli plus minus trafiam w miejsce, gdzie chciałem trafić, ale do tej pory tylko jeden sygnał właśnie z tych czasów. Na razie łyżka, zobaczymy co będzie dalej. Widoki przepiękne, chyba na razie tylko to pozostaje, ale wyskakuje monetka kolejna i mamy tym razem fartinga. To jest farting George'a drugiego, czyli idziemy w dół z rocznikiem, jeszcze resztka Brytanii się została. Teraz tu widzicie to gdzieś na powiększeniu. Nienaganny stan George II, całkiem fajny. Awers jest spoko. Ciśniemy dalej. Niski sygnał 14 i mamy chyba monetkę, ale 14 bardzo nisko. Naprawdę bardzo nisko. I kogo my tu mamy? Tu jest Brytania. Fajnie, czyli mamy coś starszego. Jeśli to jest coś starego, to znaczy, że awers będzie w ten sposób. I mamy tak, najstarszą monetkę do tej pory. Bo jest to George I. Tak, już teraz widzę. Jest Mościmur Grabia. George I. Fajnie. Idziemy z coraz starszą monetką w dół. Także jest 1700 początek. Gitara. Lecimy dalej. No i pytanie teraz, co będzie? Sreberko czy guzior? Sreberko czy guzior? Czy guzior posrebrzany i na spodzie jest uszko? No właśnie. Tak właśnie robi nas arseniak, pięknie. W ciulki. No nic, git. Pierwszy arseniak. A guziorów już mam co niemiara. Także lecimy dalej, no. Wiem, że w Polsce tego mnóstwo wychodzi, czyli zdobionych arseniaków, ale ja w Anglii znalazłem dopiero drugiego w życiu
zdobionego arseniaka. Ale zobaczcie, jaki piękny. Łóżko niestety urwane. Sygnał ID 10. Bardzo, ale to bardzo nisko. Ale jest piękny. Naprawdę jest śliczny. Git. Lecimy dalej. No i teraz w końcu wyskakuje artefakt średniowieczny, bądź jakieś późne średniowiecze. To jest ołowiane, prawdopodobnie materiał ołowiany, prawdopodobnie jest to token, ewidentny krzyż zaznaczony, a druga strona, no nic na niej nie ma, no ale widocznie służyło to do czegoś wcześniej, także fajnie, fajny artefakt. Lecimy dalej, zobaczymy, czy coś wpadnie jeszcze ciekawego. Dzisiejszy urobek i obok z dołku wyskakuje. Tutaj jest krągłość, zobaczcie. Ja już widzę, że będzie to chyba Georgius V w pięknej patynie. Chyba jako pierwszy w takiej pięknej dzisiaj wychodzi z tych pól. Fajny stan, naprawdę fajny. Początek panowania. No ekstra, gitara. Wy to teraz widzicie w przybliżeniu, jak wygląda. Naprawdę jest warty pokazania. Gitara, dobra. To ja lecę wtedy dalej. Tam znalazłem tego George'a V, halfpenny. Przeskoczyłem na kolejne pole. Tam jest możliwość chodzenia jeszcze całe, tam daleko, tam jest droga i przed chwilą z dołka wyskoczył czubeczek chyba, tak? Chyba czubek. Sam jesteś czubek. Sam jesteś czubek. No, militarka wchodzi. Także zobaczymy, co jeszcze wpadnie. Mam zamiar zrobić takie kółko tam pod drogę, ewentualnie tam, gdzie mi powychodziły George pierwszy i drugi, tam dość daleko. No i chyba będę się powoli wracał do auta, bo droga daleka do domu. Także taka znajda teraz i zobaczymy, co będzie później. No i chyba jest fancik na odchodne. Kluczyk do zegarka. Tak on się prezentuje. A za chwilkę zobaczycie go totalnie z bliska. Także jest jakieś 1800, powiedzmy. Tak, pewnie tak. 1700, 1800. Gitara. Prawdopodobnie już do podsumowania. No i jeszcze coś wchodzi. Jeszcze coś wchodzi. A mamy pewnie George 5, no bo co innego. Tak. George 5, one penny. Tylko pytanie, czy szybko doszukam się daty, czy nie. Gdzieś tu by była na dole. 1919. Pozdrawiamy 1919. Jeszcze kilka ludzi zostało na polu. Kilka aut zostało też. Ale prawdziwy detektorysta szuka do samego końca. Nawet w kupie. Nie, w kupie nie ma sygnału dobrego. Cisnę do auta. Było to, co było. Tak było dobrze. Ale za chwilę wam pokażę, co dokładnie wpadło. Jeszcze się przejdę do samego autka, bo być może jakiś wpadnie sygnał ciekawy. Pominięty. O, coś było. Zobaczcie. Czysta dwudziestka. Dobra, ja się wyłączam i za chwilę zobaczycie, co wpadło.
trochę zbyt powierzchowny ten dźwięk. Nie spodziewam się monetki, choć nigdy nie mów nigdy. O, widzę rant nawet. Pewnie guzior, co? Nie, zawieszka. Nie pierdziel, że jeszcze. Ja pierdzielę, na koniec. Srebrna moneta. O, ja pierdzielę. O, kuźwa, widzieliście, jak ja żebym to zrobił? Normalnie auta tu są. Zobaczcie. Tu są auta. Tu wszędzie były auta. Tutaj wszędzie były auta. I pominęli taki sygnał. No kurde, no nie wierzę. Co to będzie? To będzie... Ciężko mi powiedzieć. To będzie... nie wiem. William? Nie, William nie. Ale jazda. No kurde. Ale beka. No to się cieszę na sam koniec. Czy wy to widzieliście? W jakim stylu? Jeszcze ktoś to nosił. Pewnie przez długi czas. Super. Git, wy to zobaczycie za chwilę w przybliżeniu. Masakra. Ale to była akcja, moi drodzy. Masakra. 20 metrów od auta. Ostatni sygnał. Dosłownie 15-sekundowy czas, żebym doszedł do auta i złożył sprzęt. A kurczę, wpada srebro. No, 20 metrów przed autem. To mi się jeszcze nie zdarzyło. No nigdy. Nigdy. Ale jestem normalnie tak zadowolony z tego, że normalnie głowa rozwalona. Ale patrzcie, co wpadło przez cały dzień. Bo chyba wszystkiego nie pokazałem. Tutaj guziki, nie wiem, gdzieś mi się tam zawieruszyły. Chyba ze dwa. Kilka ich wpadło, prawie 10. Łyżka jedna posrebrzana, druga to jest ołowiana, czyli średniowiecze. Tutaj mamy tu mamy kluczyk do zegarka Elka, 2 George VI, chyba 3 George V. To prawdopodobnie to wygląda, to w ogóle wygląda, wam powiem, jak jakiś łymianin, ale to jest prawdopodobnie George III. Jeszcze sprawdzę dokładnie. George II, George I, piękny arseniak. Tutaj średniowieczny token ołowiany, no i strzał dnia. Oczywiście jeszcze nie wiem nawet, co to jest. Czy to jest Charles, ale chyba mi się nie wydaje. Bardzo możliwe, że jest to moi drodzy, George III. Ale dowiem się dokładnie. Jeszcze zawieszka do tego. Masakra. Moi drodzy, to na tyle, co dla was przygotowałem, bo mnie czeka bardzo długa podróż do domu. Mam nadzieję, że dojadę w jednym kawałku i nie usnę za kierownicą. Dzięki bardzo serdecznie, że byliście do tego momentu i dotrwaliście do końca tego filmiku. Także zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Jeśli jesteście nowi, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Hejo!